są przedstawiciele Sokoła, Solidarności, jest pan wójt, są radni powiatowi miejscu, są Sokoła, jesteśmy na tym gronie, jak często się spotykamy i myślę, że następne nasze spotkanie będzie w Gminie 11 listopada też. Może mi pan podać temat wystąpienia? Państwa, to zapraszamy do Dworku Oborskich na krótkie spotkanie. Tam potem zapowiemy, co będzie dalej. Bardzo też zapraszam. Jak ktoś nie ma jakiegoś pojazdu, to proszę się tu pogromadzić. Proszę Państwa, jeszcze za duszę powstańców i Zdzisława Pyta Koleckiego prosimy o krótką modlitwę. Bardzo proszę pan. Bardzo proszę. Ja myślę, że w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie, radźcie i raź Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie, radźmy raz Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie, radźmy raz Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wieczorem. Dziękuję bardzo.